Pani Marszałek, Wysoka Izba. W imieniu klubu Solidarna Polska proszę o 5 minut przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów, w trakcie którego to konwentu pani minister Szumilas wyjaśni, dlaczego nie chce, aby na forum całego Sejmu rozpatrywana była informacja dotycząca bardzo niebezpiecznego procederu, o którym poinformowała nas Fundacja Polska bez Korupcji. Okazuje się, że w bardzo wielu polskich szkołach, nie we wszystkich oczywiście, ale w niebezpiecznej liczbie polskich szkół pojawił się proceder, któremu musimy się zdecydowanie przeciwstawić. Otóż w zamian za wybór określonych podręczników oferowane są szkołom określone umowy. W ramach tych umów szkoły otrzymują sprzęt, bardzo drogi sprzęt, które oczywiście jest przez nie wykorzystywane, ale ta procedura w sposób oczywisty uderza w wolność nauczyciela do wyboru podręcznika szkolnego. Ta wolność zagwarantowana jest w ustawie o systemie oświaty w artykule 22a ustęp 1. To jest artykuł, który zapewnia wolność nauczania i wolność wyboru. Nauczyciel w wyborze podręcznika szkolnego powinien się kierować wyłącznie jego zawartością merytoryczną. Niedopuszczalne jest, aby inne względy pozamerytoryczne decydowały o tym wyborze. W wyniku zainteresowania Sejmu tym problemem, ściślej mówiąc Komisji Edukacji, odbyło się jedno posiedzenie. Okazało się, że w Polsce wszczęto kontrolę. 9 prokuratur rejonowych wszczęło sprawy w wyniku zainteresowania się tym problemem. Natomiast ministerstwo z dziwnym uporem nie chce mówić o praprzyczynach tego zjawiska, o złym rozporządzeniu dotyczącym wyboru podręczników, które dopuszcza bardzo dużą ilość podręczników, często miernych, byle jakich.